No hej wszystkim, ja jestem Neski, a to jest Chancik, kolejny odcinek z Chancika, moi drodzy. Mamy oczywiście maratona, na drugim slocie mam Silencera na Ganta, żeby zabijać po cichu mobki, bo jest to oczywiście solo na duo. Mam tutaj oszczep, mam tutaj apteczkę oczywiście, żeby podpalić typa, dynamicik, strzykawy, no i strzykawa staminy, którą od razu sobie wstrzyknę na samym początku. I miejmy nadzieję, że sobie poradzimy i że nie zginiemy gdzieś na samym początku zaraz. Ja mamy dwa bossy, więc to jest dobra i niedobra wiadomość, zależy jak na to spojrzeć, nie? Na pewno poszedłbym najpierw na tartak. Nie chcę iść na ten port, szczerze mówiąc, bo na porcie jest szansa, że się spotkam z kimś, kto przyjedzie na przykład z jeziora. A na tartaku może nikogo nie być. Albo na przykład może być tam boss równie dobrze, prawda? Moi drodzy, Chancik na moim kanale będzie taką gierką, której ja sobie będę chciał z wami często porozmawiać luźno, poza seryjnie, ale widzę, że nie jestem w stanie w tym momencie. Za bardzo mówić, bo rzuca się na mnie inferno, moi drodzy. Tak więc tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że nie tego nie słyszał i że nikogo nie ma tutaj na tej lokacji, prawda? Bo tam jest wskazówka i szczerze mówiąc, powiem wam, że jak ja miałem tę przerwę teraz od Chancika, to tak wam powiem, że ja się zacząłem czuć bardzo niebezpiecznie, wiecie? Jakby kiedyś grałem dużo solo, bardzo dużo solo, więcej grałem solo nawet po czasie niż z ekipą, bo ekipa się rozpadła, a z randomami nie przepadam, szczerze mówiąc, grać z randomami, więc zawsze wolałem grać solo. I kwestia jest taka, że jak nie grałem przez miesiąc w Chancika, teraz powróciłem, czasami sobie pogram, czasami więcej, mniej, a mamy pancernika, to powiem wam, że trochę bardziej się boję grać solo. Niestety, bądź nie, jestem taki bardziej obsrany, bo mam wrażenie, że w tym Chanciku, może się mylę, ale mam wrażenie, że jest trochę więcej kamperów w tym Hancie, że więcej kamperów przybyło, co wy na to? Zgodzicie się ze mną? Wydaje mi się, że aż tak dużej ilości kamperów nie było w poprzedniej wersji Hanta, zanim dopisek 1896 wlazł, co nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj mamy kruki. Nie chcemy ich spłoszyć. Nie chcę ich płoszyć, bo kurczę, na solo, duo, powiem wam, że no, nieważne czy duo, czy trio, po prostu jak gracie solo, to polecam wam grać naprawdę, naprawdę ostrożnie. Z tego powodu, że jakby to wam powiedzieć, jest dużo kamperów, przez co możecie mieć duże problemy, jeżeli ktoś was usłyszy na odległość. Często jest sytuacja taka w tym Hancie, że ktoś was usłyszy z daleka i on domyśla się, że wy biegniecie w to miejsce, prawda? A jeżeli się domyśla, że biegniecie w to miejsce, to wiecie, co będzie robił. Będzie was słyszał i będzie kampił na was w jakimś magicznym krzaku. A tutaj ktoś był. Wiem to stąd, że te drzwi są otwarte, a domyślnie one otwarte raczej nie są. Chyba. Tak mi się wydaje, że ktoś był, bo jakby ktoś wziął tę wskazówkę. Właśnie, aj, nie sprawdziłem, czy ktoś wziął wskazówkę, bo wiem, że można sprawdzić, czy wskazówkę ktoś wziął, czy jest otwarta, czy nie. Jak jest czarne, to znaczy, że jest otwarta wskazówka, czyli że ktoś ją wziął. Nie sprawdziłem niestety, ale raczej nie, bo było dużo zombie na tej wskazówce, nie? Więc ciekawe, może to po prostu jest domyślnie otwarte. Nie wiem, ja już dużo rzeczy nie pamiętam, szczerze. Szczerze wam powiem, bez bicia. Bardzo dużo rzeczy nie pamiętam. Niestety pieski spłoszyłem. I to jest duży problem, wiecie? To jest bardzo duży problem, ponieważ... Dobra, gim, panie zombie! To jest ogromny problem, gdyż...
I ktoś tam jest, bo Inferno się wkurzył, moi drodzy. To jest bardzo duży problem, gdyż ludzie wiedzą, że ktoś tam był przed chwilą. A tam Inferno biega wściekły. I to na pewno nie jest Inferno, który wściekł się na mnie. Dobra, zginął. Ale ja nie wiem, czy to nie jest Syluwa. Dobra, podniósł się, czyli to jest Syluwa, moi drodzy. To jest Syluwa, bo się podniósł. Można się podnieść tylko raz, prawda? Czy ile razy można się podnieść w tym huncie? Bo ja szczerze już nie wiem, ile razy można się podnieść. Wiem, że Nekromanta został znerfiony. Ja go... dla bezpieczeństwa spalę, bo szczerze nie wiem. Nie wiem, ile razy można się podnosić w huncie. Dobra, zginął. Nie wiem, moi drodzy, ile razy można się w huncie podnosić, ponieważ Nekromanta został znerfiony i szczerze mówiąc, kiedyś ludzie mogli się podnosić wiele razy, teraz sobie przypomniałem właśnie w tym momencie, jak wstał chłop, że Nekro został znerfiony, ale nie wiem do ilu i nie wiem, czy na solo został znerfiony tak bardzo, nie? Boss już jest zabity jeden, na ten drugi, ten gorszy, pająk jeszcze tutaj został w tym miejscu do ubicia. Na razie oczywiście... O! Ej, na blisko się strzela. A, bo tutaj jest ten boss, zaraz obok. Dobra, on już raczej nie wstanie, tak mi się wydaje. Ale wiecie co? Oni wiedzą o mnie tutaj. Oni nie wiedzą, że jestem solo, ale wiedzą, że ja tutaj jestem, tak czy siak. A to oznacza, moi drodzy, że... może być delikatny problem, gdyż... wychodzi na to, że chyba tylko raz można się podnieść, bo ten typ raczej by się nie poddał, co? Tak mi się wydaje. Tu są kruki, więc... tak naprawdę... uuu, jakie tutaj dojazdy! Dobra. Jeżeli tu jest typo... Ktoś we mnie strzela, no. Trucizną ktoś we mnie pruł. Ktoś we mnie napierdzielał truciznymi, trującymi pociskami. Dobra. Biegnie po wodzie. Czy on tędy będzie? Gdzie on jest? Gdzieś tutaj. No, chciałem wam powiedzieć, że seria z Hunta jest taka bardziej wyluzowana, żeby sobie na spokojnie porozmawiać. Zginął. Zabiłem go. Ale powiem wam, że teraz jest tyle emocji, że ja nie jestem w stanie z wami rozmawiać, nie? Jakby... chciałem, żeby ta seria była wyluzowana, a jestem tak bardzo zesrany. On zginął. Oho, śmierć. Śmierć nastąpiła w tym budynku. Mam wrażenie, że w tym budynku ktoś jest tutaj tym małym niebieskim. Pytanie, czy to była Syluwa, czy to nie była Syluwa, czy ten gościu tutaj leży dalej, czy już się sam podniósł. Leży. Leży sobie dalej. To niech leży. Ja będę słyszał, jeżeli się podniesie. Bo jest takie wyschnięcie postaci, wiecie, jak się podnosicie. Tam się pali. Ej, jestem troszeczkę, wam powiem, zesrany, wiecie? Muszę pozycję sobie poprawić, bo jest mi po prostu niewygodnie, nie? I gramy dalej oczywiście. Tylko... oho! Ktoś kogoś podpalił w tym budynku.
No dobra, wzięli, o nie, oni teraz będą mnie widzieć, że ja jestem solo. To jest problem. To jest duży problem, szczerze. Cofniemy stąd. Będę grał bezpiecznie, nie? Jakby... W tym oknie może kogoś wyczaję, ale raczej nie, ponieważ z tego co widzę, oni się tam bardziej po tamtej stronie prują. Ten typ, którego zabiłem, mnie bardzo ciekawi. Czy on zginął raz? Czy on już zginął drugi raz i się nie podniesie? Ta dynia jest dosyć śmieszna. Jak nią strzelę, to ona zreaguje? Wow! Dynię można rozwalać! Nawet nie wiedziałem o tym. Fajna sprawa. No dobra, chodźmy sobie tędy. Dostaliśmy dynamit. Nie wiem, skąd go mam. A, bo byłem na wozach w sumie i tam skrzyneczkę złupiłem. Dobra. Dostał, ale niestety przeżył. Niestety przeżył. Jest na tym dachu. Teraz pytanie... On oczywiście... Nie wiem, czy to jest chłop z Bounty, czy chłop, który dojeżdża, nie? No bo oni jak mają Bounty, to mają 5 sekund widzenia i widzą, gdzie jest przeciwnik. Wiecie? Spróbujemy... ugrać coś w tym meczu, nie? Oczywiście, ale tak jak powiedziałem... Nie wiem, co tutaj nam wyjdzie i szczerze mówiąc... Nie chcę za bardzo też raszować, nie? Bo jakby jestem sam. Ich jest dwóch. Wydaje mi się, że oni zabili już całą ekipę dwuosobową i zostało ich duo. A skoro zostało ich duo... Jak to w ogóle wygląda jak w kwestii piorunów? No są na tej lokacji, słychać ich nawet. Ała! Skąd? Aż podskoczyłem na krześle. Ja jeszcze spróbuję się ocalić, bo oczywiście mam nekromantę. Tutaj po lewej. Tu po prawej jest gościu. Dostał. Ała. No niestety już nie jestem w stanie nic ugrać w takie sytuacje. Jak jest we mnie, jak leci we mnie cała dwójka, to niestety nic nie jestem w stanie ogarnąć, szczerze mówiąc. Mogę wyjść na luzie. Widzę, że chyba tylko raz można się podnieść, bo już nie było drugi raz ocal, a już czas minął, więc wydaje mi się, że chyba tylko raz można się podnieść. Muszę sobie poczytać, bo ja wróciłem do Hancika po tym ponad miesiącu niegrania, czy nawet półtorej miesiąca niegrania i... Tak sobie wróciłem, postanowiłem, nagram sobie odcinek, potem drugi, trzeci i nawet nie czytałem nic na temat Hunta, nie? Nawet za bardzo nie ogarniam tego eventu. Teraz już w miarę ogarniam ten evencik, ale tak jak mówiłem, no nie wiem za bardzo jak ten nekromanta działa, ale chyba tylko raz można się podnieść, wychodzi na to, więc to jest duży plus. Mam nadzieję, że tak zostanie na stałe. No i moi drodzy, bardzo podobnej długości odcinek, 13-14 minut, bardzo podobnej długości odcinki wychodzą. Niestety nie udaje mi się jakoś przeżywać strasznie długo, a nie chcę robić filmów z Hunta na zasadzie takich, że... nie wiem, że na przykład powiedzmy ginę i odpalam drugi meczyk, po czym montuję to w jakiś sposób i wycinam nudne fragmenty. No bo jednak Huncik chce, żeby na moim kanale był takim głównym motywem przewodni. I chcę, żeby Huncik na moim kanale był taką serią luźną, co nie, że ja sobie tutaj luźno pykam, coś tam rozmawiamy w sumie czasami o życiu, co robicie, co lubicie robić sobie w wolnych chwilach, i tak dalej, jak tam żyćko płynie. Tylko tak jak na przykład w tym odcinku za dużo nie mogłem pogadać, no bo po prostu dużo się działo, szczerze mówiąc, w tym odcinku, bardzo dużo się działo. Jak widzicie, mamy 3 zabitych łowców, więc... Padłem 2 razy, więc i tak na plus. 12 zabitych potworów, 100 jeżeli chodzi o trofea, oczywiście szczegóły można sobie zobaczyć, nie? Jakby
Jeszcze w ogóle mam 4 gwiazdki, co ciekawe. I teraz tak, tutaj jest gościu, którego powaliłem. Ale on raczej został podniesiony przez swojego kolegę. Ten podniósł. Tego zabiłem w 5 minucie, czyli to był ten pierwszy. To była solówka, no bo on się podniósł, więc 2 killa na nim zrobiłem. A ten mnie zabił w tym momencie. No okej, okay, no duosik tutaj na mnie wleciał niestety. I to jest właśnie taki minus trochę, nie? Że przy solo, jak leci na was dwóch i niestety nie strzelicie Lucky Heada, no to macie przestranę, nie? Chociaż muszę przyznać, że byłem blisko jakby wyeliminowania ich, nie? Ten dostał, tutaj z biodra dostał. Powiem szczerze, że byłem całkiem blisko, żeby co nieco ugrać w tym fajcie. No ale niestety się nie udało, więc taka to jest gierka. No i moi drodzy, jeżeli oczywiście wam się seria i odcineczek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, jakiś komentarz, co tam u was słychać ciekawego, napiszcie, czy gracie w Huncika. Ja jestem gigantycznym fanem Hunta i szczerze uważam, że to jest chyba najlepsze FPS na rynku. Strasznie wnerwiający mimo wszystko, ale też doskonały. Tak więc moi drodzy, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu, czy też odcinka na moim kanale, moi drodzy. Chaos.